their business morning, and Mr. Director Chudan. Ladies and gentlemen. Szanowny Panie Minister, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. It is indeed a great honor to represent the government of Norway here today for the opening of this very important educational outreach project based on the history of the Polish Jews at just this grand museum of the history of the Polish Jews. Jestem niezwykle zaszczycony, że reprezentuję tutaj dzisiaj rząd Norwegii na otwarciu tego bardzo ważnego edukacyjnego i wychodzącego do społeczeństwa projektu dotyczącego historii Żydów polskich tutaj, w tym wspaniałym Muzeum Historii Żydów Polskich. Experts in Europe are warning us of an upsurge of different forms of intolerance, antisemitism, homophobia, islamophobia, racism and other forms of negative stereotyping. Eksperci w Europie ostrzegają nas o gwałtownym wzroście różnych form nietolerancji, antysemityzmu, homofobii, islamofobii, rasizmu i innych form tworzenia negatywnych stereotypów. And several European institutions are warning us that democracy, international human rights and the rule of law are under pressure. Wiele instytucji europejskich ostrzega nas, że zagrożone są demokracja, międzynarodowe prawa człowieka oraz praworządność. Every day across Europe, different minority groups are subject to serious instances of violence, hostility, intolerance and discriminatory attitudes based on their actual or perceived nationality, ethnicity, sexual orientation or gender identity, religion or other beliefs. Każdego dnia w całej Europie różne grupy mniejszościowe są obiektem poważnych przypadków przemocy, wrogości, nietolerancji oraz postaw dyskryminujących z uwagi na ich rzeczywistą lub postrzeganą narodowość, etniczność, orientację seksualną lub tożsamość genderową, religię lub inne przekonania. And many observers see worrying parallels between the way the Jews were treated in the 1920s and the way Roma people are treated in today's Europe. Wielu obserwatorów widzi niepokojące podobieństwa pomiędzy sposobem, w jaki traktowani byli Żydzi w latach 20. XX wieku i sposobem, w jaki traktowana jest ludność romska w dzisiejszej Europie. And this is one of the reasons we are launching this very important and topical educational and outreach project. I dlatego jest to jeden z powodów, dla których rozpoczynamy ten bardzo ważny i edukacyjnie aktualny projekt skierowany do społeczeństwa. A project aimed at drawing lessons from the 1000 years history of Polish Jews and making it relevant by promoting tolerance and diversity amongst youth in Poland, in Europe and beyond. Projekt, którego celem jest wyciągnięcie lekcji z 1000 lat historii polskich Żydów i zwrócenie uwagi na jej znaczenie poprzez promowanie tolerancji i różnorodności wśród młodzieży w Polsce, w Europie i na całym świecie. And Norway is very proud to be partnering with the Museum of the History of Polish Jews in this very important mission. Norwegia jest niezwykle dumna z partnerstwa z Muzeum Historii Żydów Polskich przy realizacji tej ważnej misji. The project shows a clear commitment from the government of Poland to link the grand narratives of the past with the challenges of today and the future in Poland and beyond. Projekt pokazuje wyraźne zaangażowanie rządu polskiego mające na celu zbudowanie pomostu pomiędzy wielkimi opowieściami z przeszłości i wyzwaniami dnia dzisiejszego i przyszłości, zarówno w Polsce i poza jej granicami. The funding, 3 million euros, is coming from the EEA and Norway grants, where Poland is in fact the biggest beneficiary with an allocation of over 1.1 billion euros for the period 2004-2014. Środki na finansowanie projektu, 3 miliony euro, pochodzą z mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego. Polska jest de facto największym beneficjentem tych programów z alokacją wynoszącą ponad 1,1 miliarda euro w latach 2004-2014.
And this is one of many thousand interesting and important projects across Poland in areas such as energy, environment, health, culture, civil society and justice, to mention a few. Ten projekt jest jednym z wielu tysięcy interesujących i ważnych projektów realizowanych w całej Polsce, w takich obszarach jak energia, środowisko, kultura, ochrona zdrowia, społeczeństwo obywatelskie i sprawiedliwość, żeby wymienić tylko kilka z tych obszarów. And I'm very proud that the museum has agreed to work closely with Norwegian experts and institutions which have useful experience in linking history and present-day challenges of intolerance and discrimination. Jestem niezwykle szczęśliwy, że muzeum zgodziło się na ścisłą współpracę z norweskimi ekspertami i instytucjami, którzy mają spore praktyczne doświadczenie w łączeniu historii i wyzwań dnia dzisiejszego w postaci nietolerancji i dyskryminacji. There is no doubt our experts will gain a lot from working with their excellent Polish educational colleagues at this impressive museum, which is really putting Poland and Warsaw on the map in a very strong and visible way. Nie ma wątpliwości, że nasi eksperci dużo zyskają na współpracy ze swoimi wspaniałymi kolegami edukatorami z Polski, w tym imponującym muzeum, które naprawdę zaznacza Polskę i Warszawę na mapie w bardzo silny i widoczny sposób. And we on the Norwegian side really look forward to following this unique project very closely throughout the next years. Chciałbym podkreślić, że w imieniu strony norweskiej będę z dużym zainteresowaniem śledził rozwój tego niezwykłego projektu w najbliższych latach. Thank you for your attention. Dziękuję za uwagę.